na początek wręcz można by rzec tradycyjnie DTS-ka. Na DTS-ce znowu na Sośnicy wykonywany jest jakiś remont. Dopiero co niedawno został zakończony jeden, teraz kolejny, jak widzimy, w stronę Gliwic. Troszkę się korkuje, acz jeszcze bez jakichś większych problemów, mimo wszystko się przejeżdża w godzinach rannych. Dla wielu pewnie pojechałem jak cwaniak, natomiast po prostu tutaj wykorzystałem wolny pas, bo nie rozumiem, dlaczego nie miałbym tego zrobić. Jazda na suwak, rzecz bardzo ważna, coś czego jestem ogromnym zwolennikiem i po raz kolejny apeluję, abyśmy jeździli na suwak. W tym wypadku tutaj suwak wyszedł dość fajnie, no i co najważniejsze, obyło się oczywiście bez szeryfa. Ulica Rybnicka, będąca fragmentem drogi krajowej 78. Tutaj również niedaleko węzła autostradowego, niedaleko prowadzone są jakieś prace przy drodze. Powiem szczerze, nie wiem, co tutaj powstaje tak po jednej, jak i drugiej stronie drogi. Natomiast również momentami są tutaj fragmenty drogi wyłączane z ruchu. Tutaj właśnie przede mną teraz jest miejsce, gdzie po jednej i drugiej stronie mamy wjazd na budowę. Pojazdy budowy tak naprawdę tutaj jakoś specjalnie tego ruchu nie blokują, natomiast mamy tutaj pracowników kierujących ruchem, którzy wstrzymują ruch w ciągu drogi 78 w ciągu ulicy Rybnickiej po to, aby te pojazdy budowy miały ułatwiony wyjazd z budowy na Rybnicką, czy też wjazd na budowę z ulicy Rybnickiej. My właśnie po jednej, drugiej stronie widzimy pracowników kierujących ruchem. O właśnie, i teraz jestem, widzicie, zatrzymany przez pana kierującego ruchem po to,
aby ta właśnie koparka spokojnie mogła wjechać na teren budowy. Natomiast swoją drogą jestem ciekawy, co to tutaj powstaje. Znowu jestem na Rybnickiej, na fragmencie Krajowej 78. Tym razem jadę na Oszą na Trinku. Wjazd od Rybnickiej, jadąc od centrum Gliwic, już jest czynny. Jednak ciągle pojazdy powyżej 3,5 tony. Teoretycznie jeszcze na znaku jest również ograniczenie wysokościowe, jednak ta barierka już jest tutaj zdjęta. Pojazdy powyżej 3,5 tony ciągle mają objazd przez węzeł drogowy na Bojkowie. Natomiast powiem Wam, że tutaj ja jadę 3,5 tonówką, więc mogę spokojnie tutaj jechać. Nie zdziwcie się, jeżeli tutaj w kierunku przeciwnym pojedzie Wam samochód. Tak, i będzie to robił zgodnie z prawem. Pod warunkiem, jeśli będzie prowadzony przez osobę niepełnosprawną ruchowo, a już Wam mówię dlaczego. Tylko muszę sobie zawrócić na rondzie, na Oszonie. O, już tutaj chyba widać. Proszę bardzo, mamy znak zakaz ruchu zamiast zakazu wjazdu. Zakaz ruchu. Pod ten zakaz mogą przecież nam wjeżdżać pojazdy kierowane przez, czy też którymi są przewożone osoby niepełnosprawne o ograniczonej sprawności ruchowej. Tutaj powinien stać znak zakaz wjazdu, nie zakaz ruchu. Tak więc nie zdziwcie się, jak jedziecie do Oszona w Gliwicach, jeżeli wjeżdżając od strony centrum pojedzie Wam jakiś pojazd w kierunku przeciwnym pod prąd. W ciągu ulicy Wrocławskiej Gliwica remontowany jest most nad rzeką Kłodnicą. W związku z czym mamy tutaj objazdy w kierunku centrum. Objazd, z tego co się już zorientowałem, o czym pisano w komunikatach, prowadzi przez ulicę Strzody, następnie przez ulicę Dworcową, która przez pewien odcinek z drogi jednokierunkowej stała się drogą dwukierunkową. A teraz z Nowego Świata właśnie wjeżdżam na Wrocławską. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Cała organizacja ruchu w tej okolicy. Tam widzę tablicę. Mamy zwężenie do dwóch pasów ruchu, czyli nie ma tego pasa trzeciego, który był tutaj do skrętu właśnie w ulicę Strzody. Ja zamierzam jechać w kierunku centrum, więc ja się ustawię na prawym pasie, bowiem może być tak, że później będę skręcał w prawo. Natomiast tutaj autobus teraz
zasłonił mi tablicę Strzody Dworcowa Kłodnicka i powrót na Wrocławską. Widzimy Wrocławska na wprost, wyłączona z ruchu. Ulica Strzody wygląda na to, że stała nam się drogą jednokierunkową. Dokładnie, zobaczmy, prawy pas do skrętu w prawo, czyli jadąc w kierunku centrum, środkowy na wprost w stronę zwycięstwa i w lewo pas skrajny lewy. Ja oczywiście jadę w prawo w kierunku centrum. Jak tutaj w tym momencie rozumieć sygnalizację, bo zwróćmy uwagę, że sygnalizacja działa na bazie tej sygnalizacji, która tutaj funkcjonuje na co dzień, czyli przy normalnej organizacji ruchu, dlatego lewoskręt jest nad pasem środkowym. Jest tam również sygnalizator po lewej stronie. Oczywiście strzałeczka, więc się zatrzymujemy. No i jestem na Dworcowej. Dworcowej, która w normalnych warunkach jest drogą jednokierunkową. Czyli tutaj jest pas od placu Piastów do jazdy na wprost oraz do skrętu w lewo właśnie w ulicę Strzody w kierunku Wrocławskiej i skręcamy w Kłodnicką. Kłodnicką, która również jest drogą jednokierunkową w normalnych warunkach w kierunku przeciwnym. A w tym momencie, jak widzimy, jest drogą jednokierunkową w kierunku centrum. Ja jadę w stronę centrum. Jadę w lewo, więc muszę jechać z pasa lewego. I jestem z powrotem na ulicy Wrocławskiej. No i tutaj już można powiedzieć bez zmian chyba. Jeszcze zobaczymy sobie, jak to wygląda tutaj w rejonie DTS-ki. Wszak przecież jeszcze do niedawna, no już tutaj można powiedzieć bez zmian. To przejadę się teraz objazdem oznaczonym do ulicy Strzody. Tutaj widzimy, możemy w Kłodnicką w tej chwili skręcić w lewo. Jadę do skrzyżowania z sygnalizacją. Oczywiście tutaj zakaz skrętu w lewo. Straciłem znak. O, tu mamy znak, objazd do ulicy Strzody prosto. No poniekąd jest to logiczne, skoro tutaj mam zakaz. A swoją drogą jestem ciekawy, czy jeszcze zdarzają się kierowcy, którzy usiłują tutaj pod prąd wjeżdżać, którzy do tego stopnia jeżdżą na pamięć. No i skręcam teraz w lewo. W ulicę Dunikowskiego.
To jest na stałe droga jednokierunkowa prowadząca do ulicy Wrocławskiej, czyli tutaj poruszamy się bez zmian w kierunku Sośnicy. Pojechalibyśmy prosto w kierunku hali. Ja lewym pasem jadę w lewo w ulicę Wrocławską. A mogłem wyjechać troszkę szerzej, czyli do pasa środkowego. Do prawego chyba też była możliwość wyjazdu. Więc teraz będę się musiał troszkę pomęczyć, aby ten lewy pas zmienić. No i oczywiście jedziemy w lewo. Jako że tym razem jadę w lewo z pasa lewego, więc nie będę zajmował pasa prawego po skręcie, bowiem ten prawy jest zarezerwowany dla tych, którzy jadą z pasa prawego. Zresztą za chwileczkę to zobaczycie, jak będę wykonywał skręt, że w ten sposób prowadzą na żółte linie. O właśnie, ja mam do dyspozycji dwa pasy skrajne. Na kolejnym skrzyżowaniu jadę ponownie w lewo. Teraz jestem właśnie na ów ulicy Strzody. Na tym odcinku, który normalnie jest odcinkiem dwukierunkowym. No i jadę w lewo. Wspominałem o tej sygnalizacji, tam poprzednio zasłaniała mi nieco ciężarówka czy dostawczak z paką. Sygnalizator mamy również po lewej stronie, jak i nad. Tutaj sygnalizacja korzysta z tej sygnalizacji, która jest normalnie, więc jest tutaj koło mnie tak naprawdę pas do skrętu w lewo. No ja bym ten sygnalizator nad pasem ruchu wyłączył, ale okej, w miarę, powiedzmy, jest to czytelne i raczej nikt z tego pasa środkowego nie powinien się tutaj pomylić, aby z tamtego wykonać skręt w lewo. Natomiast również zwróćmy uwagę, że w kierunku przeciwnego, czyli jadąc od ulicy Zwycięstwa, również możemy albo skręcić w prawo tutaj dworcową, albo skręcić w lewo i pojechać objazdem